mi się, że nie będę oryginalna, ponieważ ja bym tak naprawdę i najmocniej i każdego dnia chciała podziękować, i też to robię, po prostu za to, że mogę tu być. To jest pewnie trywialne, ale gdyby mnie tu nie było, no to koniec. Nie mogłabym niczego zrobić ze swoim życiem. Mam dwie ręce, mam dwie nogi. Widzę, słyszę i to jest w ogóle fantastyczne. Ja za to dziękuję każdego dnia, bo to też daje mi możliwości rozwoju, spotykania fantastycznych ludzi, za których też dziękuję. Dziękuję za moją cudowną rodzinę, bo mam rodzinę, która się nie zdarza i to są kochający mnie ludzie i oddani, i ciepli, serdeczni, na których ja zawsze w życiu mogę liczyć. Ja nie zapominam dziękować. Nie zapominam dziękować również dlatego, że co roku to dziękuję brzmi na scenie przy Świątyni Opatrzności Bożej szczególnie głośno. I później przez cały rok ja dziękuję codziennie wieczorem, codziennie rano, że się obudziłam, że mogę rozpocząć kolejny dzień. A wieczorem dziękuję za to, że ten dzień był dobry. No więc ja po prostu tego słowa czasami mam wrażenie nadużywam, ale kompletnie się tego nie wstydzę. Dziękuję też za moją chorobę, ponieważ jestem chora, mam chorobę autoimmunologiczną, ale dzięki tej chorobie rozpoczynam teraz duży medialny projekt i będę mogła pomagać wszystkim tym, którzy tak jak ja chorują, którzy mają problemy z tym, żeby wyjść z domu, mają w związku z tym kompleksy, a więc dziękuję Opatrzności, że dała mi dar w postaci mojej choroby, bo otwiera się przede mną nowa możliwość także związana z tym, że będę mogła dzielić się swoimi doświadczeniami i będę mogła po prostu pomagać. Tak więc po prostu dziękuję, no cóż mogę więcej powiedzieć. I też zachęcam, żebyście wy dziękowali każdego dnia Panu Bogu za to, że jesteście i wszystkim dookoła, że są z nami.